jest zakamuflowane, zawalone skałami. Cześć wszystkim. Dzisiaj znajdujemy się między Chełmskim Śląskim a Mieruszowem. Chcielibyśmy wam pokazać kilka fajnych rzeczy, a przede wszystkim kamień Hitlera, który leży sobie tutaj porzucony w lesie. Zaraz wyczyścimy go troszkę. Zobaczcie. Prawdopodobnie mam miatełkę w samochodzie, więc zaraz go wyczyścimy i pokażę wam, o co z tym chodzi. Ok, zawsze przygotowany na sprzątanie. Udało się. No i dobra, o co chodzi z tym kamieniem Hitlera? Tutaj ta droga. To miała być autostrada sudecka Hitlera. Ten kamień stał kiedyś przy tej drodze. Tutaj gdzieś mamy rozpoczęcie, czyli datę budowy. O, tutaj widać. Tu mamy rozpoczęcie budowy, czyli tej drogi, która miała być skończona. Zakończenia budowli nie ma, no, z wiadomych przyczyn. No i tutaj mamy napis Adolf Hitler, autostrada Adolfa Hitlera. Tu mamy gdzieś też nazwę dywizji, która budowała po prostu tą autostradę. Datę, o, niektóre już rzeczy są zniszczone i nie do odczytania. Dzisiejszy urbex, w sumie taki można powiedzieć trip, będzie dosyć tajemniczy, bo idziemy sobie od tego miejsca jakieś 2 km w las i pokażę wam prawdopodobnie miejsce powiązane oczywiście z tym oto kamieniem. Także co? No w drogę. Ok, jesteśmy na miejscu. Musimy tylko przejść przez te choineczki. Dawno tu nie byłem. Czuję się, jakbym do Narni wchodził. Dobra. Co chciałem wam pokazać? Chciałem wam pokazać to miejsce. Dokładnie te. I zastanówcie się teraz, czy widzicie tutaj coś szczególnego. Już wam pokazuję. To tutaj, to nie są zwykłe skały, tylko wejścia. Tutaj mamy pozostałość po klapie bądź drzwiach. Tutaj mamy zapadlisko w dół. Teraz już widać dokładniej, że jest to wejście zasypane. Kiedy odpalimy zapalniczkę sobie tam na końcu, ciągnie powietrze w dół, czyli w jakieś pomieszczenie. Tutaj za nami dokładnie ta hałda. To bunkier. Bunkier, schron, bądź jakieś pomieszczenie. Widzicie tutaj te otwory na tej ścianie? To były wywietrzniki. To było wykute celowo. Tutaj próbowałem kiedyś odsypać troszkę ziemi i zajrzeć do środka. Niestety nie poskutkowało. Trzeba by było to zrobić od drugiej strony. Tutaj u góry już widać, że te cegły, te skały zostały po prostu układane na ścisk. A tutaj mamy beton. Tak to wygląda dookoła. Mamy fajną zimę tej wiosny. Wszystko tutaj jest zakamuflowane skałami i na pierwszy rzut oka nie widać niczego. Tam mamy te wejście, które wam pokazywałem. A teraz przyjdziemy sobie do chyba najbardziej zagadkowej części. Oprócz oczywiście tego wejścia, no bo to też jest nie lada zagadka. Tutaj widać, że ktoś też czegoś szukał. Ok, przyjdziemy sobie dalej. Dotarliśmy na miejsce. Tutaj widzimy drogę dojazdową, starą, leśną, więc do czegoś musiała prowadzić. Do czego prowadziła, zaraz wam pokażę. Oczywiście nie znam miejsca, nie znam przeznaczenia tego miejsca. Nie ma też żadnych wzmianek w internecie, no kompletnie nic. Ciężko też to znaleźć, chociaż przypominam, że jesteśmy oddaleni niecałe 2 km od tego kamienia Hitlera, który jest tam usytuowany w lesie. Tu mamy jakieś wyrycie w tych skałach. Tu mamy spad. Wszędzie naokoło widać właśnie takie skały. Jesteśmy w sumie w takiej dolinie. Miejsce bardzo schowane. Fajne miejsce strategiczne. Przejdziemy sobie teraz do najciekawszej ciekawostki. Tutaj widzimy fundamenty w ziemi. Mamy jakieś zejście bądź pozostałości po budynku. A teraz pokażę wam zagwozdkę. Cegły ułożone na klinkier, zaokrąglone, przeważnie na co były? Na wejście. No i jak widać, jest zakamuflowane, zawalone skałami, ale powyżej jednak widać te cegły ułożone na klinkier i jest to na 100% jakieś wejście w głąb tutaj tych skał, w głąb tej góry. Tutaj obok również, jak widać, mamy pozostałości jakichś metalowych zabezpieczeń, zbrojeń, prętów i ułożone cegły. Również tutaj, dokładnie w tym miejscu. Co jest tutaj ukryte? Może wy podpowiecie w komentarzach. Możemy tylko spekulować. Wcześniej tego nie widziałem, ale tutaj przy tym wyryciu w ścianie, przy tym znaku, również w ziemi widzimy cegły. Także coś tutaj pod spodem jest zasypane. W 100%. Jak myślicie, co to może być? Czy była tutaj jakaś baza, jakieś miejsce strategiczne? No bo przypominam, że znajdujemy się przy granicy praktycznie z Czechami, tak? Także to by było idealne miejsce. Miała przechodzić obok właśnie ta autostrada sudecka Hitlera, gdzie znajdował się ten kamień. Miejsce idealnie schowane. Nie wygląda mi to na kamieniołom. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jak wspomniałem wcześniej, w tym odcinku to jest bardziej taki trip, odkrywanie tajemnic Dolnego Śląska niż urbex, no bo nie ukrywam, że uwielbiam takie rzeczy i od zawsze pasjonowałem się tym, biegałem od dziecka i szukałem tajemniczych miejsc. Dajcie znać, co sądzicie o tym miejscu w komentarzach. Jeśli macie jakieś informacje, napiszcie, nie krępujcie się, zawsze odpowiemy na wasze pytania, szczególnie te w mailu. To wszystko z naszej strony w tym odcinku. Widzimy się oczywiście za tydzień bądź szybciej. Zobaczmy, które miejsce będziemy mieć teraz na liście. Dziękujemy, że tak szybko rozwijacie nasz kanał. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu i komentowaniu. Dziękujemy, do zobaczenia.